Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o produkcji złota, ale o produkcji złota, nazwijmy to, syntetycznego. Ponieważ w branży stakerskiej, w branży jubilerskiej generalnie panuje na świecie wśród ludzi taki obiegowy pogląd, że złota nie da się wyprodukować. Ekonomiści mówią w kontekście pieniądza, że złota nie da się dodrukować. Ale jest to nieprawda. Jest to nieprawda dlatego, że złoto można uzyskać w wyniku pewnych przemian. Jedna z nich jest przemianą bardzo prostą i jest przemianą oczywiście jądrową i jest przemianą, którą można wywołać w bardzo prosty sposób w pewnych warunkach. Właściwie jest przemianą spontaniczną, do której wywołania potrzebny jest reaktor jądrowy, czyli zasadniczo to, co większość państw posiada, chociażby jako, tak jak w Polsce, nie ma elektrowni jądrowych, ale są reaktory doświadczalne. Tam jest reaktor doświadczalny. Już wam opowiem, o co chodzi. Jest takie zjawisko jądrowe, jedyne zjawisko jądrowe, którym zajmuje się chemia, które jest omawiane na chemii. To zjawisko właściwie przeczy definicji atomu, ponieważ na chemii zawsze się uczy, że atom to jest taka struktura złożona z jądra atomowego o dodatnim ładunku i z chmury elektronowej o ładunku ujemnym. I chmurę elektronową tworzą elektrony, które znajdują się na orbitach elektronowych. Elektrony mogą się poruszać w pewien określony sposób na tych orbitach i elektrony nie mogą się znaleźć wewnątrz jądra. Czyli jądro jest takim obszarem całkowicie zabronionym dla elektronów. No a potem właśnie zaraz omawia się wychwyt K, czyli jest to przemiana jądrowa polegająca na tym, że elektron w pewnych specyficznych warunkach może znaleźć się w jądrze i wtedy zachodzi reakcja jądrowa, czyli łączenie się elektronu z protonem, powstaje neutron. I pierwiastek automatycznie traci jeden proton w jądrze, traci jeden elektron na orbitach, czyli staje się pierwiastkiem o jeden niższym układzie okresowym, o ilości protonów mniejszym o jeden. Pozostałe zjawiska jądrowe, o których się zasadniczo nie mówi się o nich w chemii, bo one dotyczą wyłącznie jądra, a właściwie fizyka od chemii różni się tym, że chemicy zajmują się chmurą elektronową, a tak właściwie to tylko głównie zewnętrznymi elektronami, tymi tak zwanymi walencyjnymi, a fizycy zajmują się tym, co dzieje się w jądrze atomowym. No i teraz jak to można wykorzystać do produkcji złota? No, bardzo prosty sposób. Trzeba by wziąć pewne pierwiastki, które mają liczby atomowe zbliżone do złota, znaczy większe od złota, i prowadzić tą reakcję wychwytu K, reakcję jądrową w taki sposób, żeby otrzymywać złoto. Przy czym problem tutaj jest taki, że jest tylko jeden trwały izotop złota. Wszystkich tak zwanych izomerów jądrowych jest 32. Ta izomeria jądrowa to jest taka wielopostaciowość, która polega na tym, że cały czas mamy jeden pierwiastek, cały czas mamy złoto, dlatego że za to odpowiada ilość protonów, czyli jeżeli mamy 79 protonów w jądrze, to wiadomo, że to jest zawsze złoto, no ale mogą być różne ilości neutronów i jedynie wtedy, jeżeli suma protonów i neutronów jest równa 197, to izotop jest trwały. Wszystkie inne izotopy są nietrwałe. Tam czasy rozpadu są od milisekund do kilkuset dni. Te wszystkie izomery, które mają inną ilość protonów i neutronów, suma protonów i neutronów w jądrze jest wyższa niż 197 albo niższa niż 197, są bezużyteczne z punktu widzenia przechowywania złota, dlatego że po czasie połowicznego rozpadu zostaje nam połowa atomu złota, połowa to będzie jakiś inny pierwiastek, potem po kolejnej połowie
1/4 tych atomów, które złota, które były pierwotnie, przejdzie znowu w inny pierwiastek i tak dalej, aż po, przyjmuje się, że po 10 okresach, po czasie równym 10 okresów połowicznego rozpadu w ogóle w sztabce, którą byśmy wykonali z takiego metalu, z takiego izotopu złota, nie byłoby ani jednego atomu złota. Mielibyśmy tylko metale, które są produktami tych reakcji rozpadu. Więc musimy poszukać takich przejść jądrowych, takich przejść jądrowych, które będą prowadziły do powstawania złota 197. Jest izotop rtęci, rtęć 197, który jest izotopem nietrwałym i który właśnie samoczynnie ulega temu zjawisku wychwytu K. Czyli przed wychwytem K mamy rtęć, czyli rtęć 80 protonów i 197 wynosi suma neutronów i protonów w takim atomie. Po wychwycie K mamy dalej, sumę mamy 197, ale protonów jest o jeden mniej, czyli 79, czyli powstaje nam złoto. Po to, żeby to przeprowadzić, wystarczy odpowiedni izotop rtęci umieścić w reaktorze, czyli wystawić go na działanie, to się nazywa neutrony termiczne, neutronów termicznych. One wtedy będą powodowały właśnie produkcję tego izotopu, który nas interesuje, a potem po jakimś czasie, czyli po 10 czasach połowicznego rozpadu tego izotopu, cała ilość tej rtęci zmieni się w złoto. Oczywiście to złoto może być radioaktywne przez pewien okres czasu i tak zapewne jest, bo z reaktora z reguły wyjmuje się to, co zostanie napromieniowane w reaktorze, z reguły przez jakiś czas jest radioaktywne. Dotyczy na przykład kamieni szlachetnych, tych, które poprawia się przez napromieniowanie. To dotyczy topazu, to dotyczy kwarcu. Nawet był skandal związany z tym, że na rynku amerykańskim, to już było dość dawno temu, ale pojawiły się topazy, które były promieniotwórcze. W tym momencie są bardzo poważne obostrzenia i no, na granicach też łatwiej to jest wykrywane, dlatego nie zdarza się to już. W każdym razie ja nigdy nie spotkałem się w swojej pracy z tym, żeby ktoś przyniósł topazy albo kwarce, które miały sztucznie zmienianą barwę, a miały jakąś szczotkową promieniotwórczość. Po prostu producenci już o tym wiedzą, że po wyjęciu z reaktora one muszą przez pewien okres czasu być przechowywane w sposób taki, który zabezpiecza otoczenie przed promieniowaniem. To promieniowanie wygasa po jakimś czasie i wtedy dopiero można kamienie poddawać dalszej obróbce. To samo będzie dotyczyło złota uzyskanego w taki przemysłowy sposób. Czy po jakimś czasie ono utraci promieniotwórczość. A nawet gdyby ta promieniotwórczość była przez długi okres czasu się utrzymywała, przez bardzo długi okres czasu, to można sobie z nią poradzić w ten sposób, że znaleźć takie stężenie tego metalu, który posiada tą szczątkową promieniotwórczość i takie stężenie tego metalu w złocie, które nie jest promieniotwórcze, czyli w zwykłym wydobytym złocie z kopalni, mogło być, nie wiem, 1%, 2%, to nie jest istotne, zrobić odpowiedni stop, no i wtedy też promieniotwórczość takiej sztabki będzie równa bądź niewiele większa od promieniowania tła. No i to jest bezpieczne. No, druga sprawa, jeżeli mamy takie złoto, które promieniuje przez jakiś czas, to złoto generalnie i tak przechowuje się w ziemi, i tak przechowuje się w sejfach betonowych albo metalowo-betonowych głównie, więc jest to bezpieczne dla otoczenia. Nikomu się nic nie stanie, jeżeli to będzie składowane odpowiednio długo, to ta promieniotwórczość zniknie. Sprawa jest o tyle ciekawa, że
Pierwszy raz odkryto akurat nie tą metodą, ale poprzez bombardowanie atomów bizmutu chyba cząstkami alfa, z tego co pamiętam. Rzeczywiście uzyskano, doprowadzono taką przemianę jądrową, która doprowadziła do złota. To było w drugiej połowie lat 40. Wtedy po ogłoszeniu tego, po upublicznieniu tej wiadomości, na giełdzie było załamanie. Na giełdzie oczywiście załamanie notowań złota i wtedy bardzo szybko wydano komunikat, żeby ratować notowania złota. Wydano komunikat, że złoto nie jest w ten sposób produkowane, ani nie prowadzi się żadnych prac nad tym, żeby rozwijać tą technologię. W tamtym czasie mogło to być prawdziwe. Oczywiście, po pierwsze, dlatego że ta technologia była wtedy bardzo droga, dopiero co weszła. Do tego czasu zbudowano trzy bomby atomowe, z których dwie użyto. Jedna została rozebrana, ten tak zwany rdzeń demona jest przechowywany na jednym z uniwersytetów Stanów Zjednoczonych i służy do prezentacji dla studentów. I w tamtym czasie właściwie cała produkcja była, albo, znaczy, no może nawet nie produkcja, ale użycie reaktorów było związane z pracami naukowymi i nie było w ogóle wykorzystania energii jądrowej w jakikolwiek sposób taki cywilny. Dopiero pierwsze elektrownie jądrowe pojawiły się w latach 50. i to był obiekt w Rosji. To był obiekt, który właściwie był obiektem wojskowym, tylko nadwyżki energii udało się też w taki doświadczalny, eksperymentalny sposób zmieniać w energię elektryczną, czyli zbudowano jakąś tam elektrownię przy takim wojskowym, doświadczalnym reaktorze. Pierwsza cywilna elektrownia to jest w Stanach jeszcze kilka lat później. Więc w tamtym czasie, w drugiej połowie lat 40., taki komunikat mógł być prawdziwy. Dzisiaj każdy kraj ma jakiś, może nie każdy, ale na pewno wszystkie kraje rozwinięte mają jakieś reaktory w swoich granicach, które mogą używać i w których można by umieścić rtęć. I ją poddawać na promieniowaniu neutronami prędkimi po to, żeby ten wychwyt K mógł w uzyskanych izotopach zachodzić i żeby uzyskiwać złoto. Okazuje się, że ten izotop, który jest potrzebny, występuje normalnie w naturze, w pewnej niewielkiej ilości, to są jakieś dziesiąte czy tam setne części procenta, ale on jest w naturalnej rtęci. Jak sobie to kiedyś przeliczałem, to mniej więcej z jednego metra sześciennego rtęci, czyli to jest kilkanaście ton, można by uzyskać około 2 kg złota. Po prostu tak, umieszczając to w reaktorze, za jakiś czas oddestylowując tą rtęć, która została, te inne izotopy złota, i po destylowaniu otrzymywalibyśmy właśnie pewną ilość kruszcu, którą można by dalej przerabiać i byłby to izotop trwały. Więc to jest całkiem pokaźna ilość. Okazuje się, że tutaj napotykamy na pewien dziwny problem. Chciałem się dowiedzieć, jak dużo, skoro mogę obliczyć, ile z jednej tony można uzyskać złota, to chciałem policzyć w takim razie, ile rtęci w ogóle wydobyto, jaką ilością rtęci ludzkość dysponuje. No i okazuje się, że to jest bardzo trudne albo wręcz niemożliwe. Przeszukiwanie Google, przeszukiwanie wyszukiwarek internetowych prowadzi donikąd. Można znaleźć tylko przepisy, znaczy albo informacje o tym, które mówią, jak bardzo niebezpieczna jest rtęć, i informacje mówiące o tym, jak należy z tą rtęcią walczyć. I które państwa przystąpiły do traktatu, który
sprawia, że one są zmuszone wycofywać rtęć z obiektu. Okej, ale z reguły tak się nie dzieje. Z reguły tak się nie dzieje z trującymi pierwiastkami. Jeżeli nawet coś jest trującego, to jakieś informacje o wydobyciu znajdują się w sieci. Natomiast informacje o rtęci są kompletnie zbanowane. To samo dotyczy kadmu. Też bardzo trudno znaleźć jakiekolwiek informacje dotyczące kadmu. No i zastanawiam się dlaczego. To są oczywiście toksyczne metale, zarówno kadm, jak i rtęć, ale na przykład ołów. Ołów jest równie toksyczny, też jest metalem ciężkim, też bardzo ciężkie zatrucia ołowiem mogą się przydarzyć ludziom wystawionym na działanie tego pierwiastka, czy raczej soli tego pierwiastka. No a okazuje się, że ołów każdy może sobie posiadać i na dobrą sprawę każdy posiada, ponieważ większość ludzi dysponuje jakimś samochodem, a w tym samochodzie może być kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt kilo ołowiu, w zależności od tego, jaki to jest samochód. Oczywiście w postaci akumulatorów, czyli w akumulatorze to i jest ołów metaliczny, i jest sól ołowiu, siarczan ołowiu. Więc takie niesymetryczne traktowanie substancji szkodliwych już wydaje się tutaj dziwne. Jeżeli popatrzymy sobie na rtęć, to jest z rtęcią związana jeszcze jedna ciekawa sprawa. Mianowicie w latach 90. po upadku ZSRR zaczęło się pojawiać na rynku coś, co nazywało się czerwoną rtęcią. To podobno był jakiś komponent do produkcji czegoś związanego albo z bronią jądrową, albo jakichś elementów w jakiś sposób wykorzystywany do... Mówiono o tym, że do naprowadzania broni jądrowej, mówiono też, takie legendy były, mówiono też o tym, że to było używane gdzieś w reaktorach atomowych. Nie wiem w jaki sposób, żadnych informacji sensownych nie można znaleźć. Wiem, że w obrębie targowisk, na których funkcjonowali Rosjanie w tamtym czasie, na początku lat 90., można było to nabyć. Było to sprzedawane w żelaznych pojemnikach, dlatego że pojemniki żelazne nie są rozpuszczane przez rtęć. Dlatego są bezpieczne do przechowywania rtęci. Żelazo właściwie jako jeden z niewielu metali nie tworzy stopów z rtęcią samoczynnie. No i to było sprzedawane na tych pojemnikach, był znak radioaktywności, więc to też rozbudzało emocje w ludziach. W każdym bądź razie była taka legenda, że z tej czerwonej rtęci można wyprodukować broń jądrową. Jest jeszcze jeden zabawna anegdota też z tym związana, mianowicie jakiś czas temu taką plotkę, że tą czerwoną rtęć, z której można wyprodukować broń jądrową, można odzyskać ze starych maszyn do szycia firmy Singer. No i podobno gigantyczna ilość tego rodzaju sprzętów, tego rodzaju antyków została wykupiona przez handlarzy, którzy sprzedali to następnie jakimś ludziom na Bliskim Wschodzie. Nie wiem, czy tak na pewno było, natomiast jedno jest pewne, że jeżeli w pewnym czasie na wszelkiego rodzaju plich targach była gigantyczna ilość tego rodzaju sprzętów, maszyn, i to zarówno takich mniejszych, jak i takich z całymi podstawami, które wyglądały no jak stół, to rzeczywiście w pewnym okresie w ogóle te maszyny do szycia zniknęły. No i w tym momencie dość trudno jest znaleźć cokolwiek. Mi się udało raz pod halą targową nagrać film, tak żebyście mieli to pokazane jako ilustrację tej zabawnej anegdoty czy plotki rynkowej. Jeżeli rzeczywiście terrorystom udało się wmówić, że bombę atomową można wyprodukować z maszyny do szycia, to gratuluję terrorystom. No cóż,
bywa różnie. No jak dobrze sprzedać antyk? No wystarczy mówić terroryście, że z tego można zrobić broń. No i proszę. Wszystkie pletargi w Polsce wyczyszczone z maszyn do szycia. Natychmiast. No i to jest część opowieści, która właśnie mówi o tym, że rtęć w jakiś sposób jest zbanowana w internecie. Nie ma zasadniczo rzetelnych informacji o rtęci, właściwie żadnych. Do tego znalazłem filmy, które mówią o tym, jak walczy się z produkcją rtęci, ale walczy się tak nie do końca. To znaczy walczy się z tą produkcją rtęci na pokaz. Ta rtęć jest wykorzystywana, oczywiście zakazuje się sprzedaży tej wytworzonej rtęci poszukiwaczom złota, na przykład na Filipinach, tak jak w filmie, który umieszczę wam w komentarzach, czy może nie w komentarzach, w opisie filmu będzie link, możecie sobie zobaczyć. Natomiast nie likwiduje się całego wydobycia, więc ktoś ma z tego, komuś przynosi to jakieś profity. Czy jest to, do czego jest to wykorzystywane? Nie wiem. Czy rzeczywiście do produkcji broni jądrowej, czy w technologiach jądrowych? Powiedziałem wam wcześniej, że takie same ograniczenia informacyjne są nałożone na kadm. Też jest bardzo trudno znaleźć jakiekolwiek informacje o kadmie. A okazuje się, że kadm jest wykorzystywany do produkcji stosów atomowych. Więc przynajmniej miał takie zastosowanie w przeszłości. Więc też w jakiś sposób to się wiąże. No i to tyle, co chciałem powiedzieć. Wszystkim stakerom, którzy wierzą w to, że rtęci się nie da produkować albo że jest to strasznie drogie, to zalecam przemyślenie tego, w co wierzą. W tym momencie nikt nie jest w stanie powiedzieć, co dzieje się w chińskich elektrowniach atomowych, czy ktoś tam nie produkuje złota, trwałych izotopów złota w wyniku różnych procesów, ponieważ jest wiele różnych procesów jądrowych, które mogą prowadzić do trwałego izotopu złota. To, o czym napisałem, jest najprostsze, to znaczy to, co wam opisałem, jest najprostsze, najłatwiejsze do przeprowadzenia, ale są inne procesy, które fizycy mogą prowadzić. Nie będę wam ich opisywał, bo sam nie jestem fizykiem, nie chciałbym tutaj przeinaczać fizyki jądrowej, bo to nie o to chodzi. W każdym razie ja nie dałbym sobie ręki obciąć za to, że jakieś reżimy, które posiadają środki i mogą posiadać rtęć, z której mogliby produkować, albo niekoniecznie rtęć, może też inne metale, z których mogliby produkować trwały izotop złota, że nie robią tego lub przynajmniej nie próbują tego robić, nie prowadzą badań w tym kierunku, dlatego że to w prosty i szybki sposób mogłoby bardzo zwiększyć rezerwy złota danego kraju, czyli podnieść jego bogactwo na dobrą sprawę. To tyle. Znowu, nikogo nie straszę, nikomu nie mówię, że nagle rynek zostanie zalany syntetycznym złotem, bo nie ma to żadnego sensu. I tak popyt jest znacznie większy na złoto niż w ogóle możliwości produkcyjne różnych metali, z których to złoto można by uzyskiwać. Przy czym no, też miejcie z tyłu głowy, że taki proces może zachodzić i że takie złoto też może albo się już pojawia, albo już jest, albo w końcu ktoś zacznie je produkować i ona będzie się pojawiać na rynku, co będzie skutkowało zwiększeniem podaży złota.